Cieszymy się bardzo, że nasz klub organizuje nam takie atrakcje, bo to jest również atrakcja dla nas, jak i dla dzieci. Cieszymy się, że możemy zadowolić dzieciaki, na pewno mają z tego dużą frajdę, że chwilę coś innego porobią, porzucamy piłką, pokażemy jak wygląda rozgrzewka. Porozmawiamy, pośmiejemy się, więc my się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że jest to powszechnie stosowana praktyka, żeby właśnie takim małym dzieciom się zaprezentować, żeby przyjść do nich, móc im się pokazać. Tutaj było o tyle inaczej, że było to prowadzone przez animatorów. Wyglądało to naprawdę super, bo tak naprawdę największym problemem jest ogarnięcie dzieci i sprawienie, żeby cię słuchały. Tutaj było to poprowadzone naprawdę perfekcyjnie, więc zazwyczaj przychodzenie do takich małych dzieciaków jest to czysta przyjemność. Nie do końca pamiętam te swoje lata, ale tak jak mówię, dla takich dzieciaków jest to na pewno atrakcja, pewna odskocznia i fajna forma zabawy. Myślę, że jest to również dobra promocja dla nas, dla klubu i na pewno to zaprocentuje później. Kiedy te dzieci wszystkie krzyczą Skra, Skra, Skra Bełchatów, to też chce się naprawdę pracować, bo wiemy, że przychodzą na nasze mecze, wiemy, że kibicują już.